No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek Cyberpunka na moim kanale. Mam nadzieję, że poprzednie dwa wam się podobały i zostaliście nadal przy tej serii. I przy okazji jeszcze na moim kanale. A jeżeli jesteście stałymi widzami, to również zapraszam do oglądania, bo tak lubię. Moi drodzy, wydałem punkty. Nie miałem, wydałem punkty, mam drugi poziom, także miałem tylko jeden punkt. Postawiłem na broń białą i jest to dokładnie umiejętność pasywna. Szybkość ataku za pomocą ostrzy zostaje zwiększona o 10%. Dlaczego akurat wydałem na ten atrybut punkt? Ponieważ chciałbym pójść w błogosławione ostrze. Szansa na obrażeń, na zadanie obrażeń krytycznych zostaje zwiększona o 10%. Te początki teoretycznie są potrzebne, tak? Są potrzebne z tego względu, że gdzieś tam... Pokazuje mi, czy mi nie pokazuje postać? Nie, okej, już jeden atrybut jest... Ale zaraz, wydane punkty. No jeden, dobra, a tutaj jeszcze atrybut. Okej... Dziwne. Powiem wam, jeszcze gdzieś tutaj powinienem coś, kurde, atrybut jakiś wydać, ale... Goddammit. Dobra, to kiedy indziej sobie ogarniemy. Na następnym odcinku. Tak mi się wydaje. O, co my tu mamy? Co my tu mamy, panie kolego? A, kanapa usiąść. Dobra, tak, pięknie. To jest to właśnie, Szebi, co chciałem, żebyś zrobił. Czy co? Pyknę sobie tak, żeby było lepiej. O, że będzie... No, teraz będzie mniej więcej okej. Okay. Telewizor oglądaj? Nie. Idziemy robić zadanie. Mianowicie mamy spotkać się z Jackiem. Jacek czeka na dole na nas. Regina. Cześć, V. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. No dobra. Jeszcze jedno, jeśli... O, czekaj, Zed, przeczytaj wiadomość. Jeśli chciałbyś spotkać się twarzą w twarz, to wpadnij do mnie. Pewnie trochę razem popracujemy, więc warto się bliżej poznać. Przesyłam cię na miarę do mojego biura. Okej. Otwórz komunikator, cyk. No i fantastycznie. A jakbym chciał jej odpisać coś, mogę? Podobno mogę. No nic. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. 20 metrów w tamtym kierunku. Czy oni mają jakiś tutaj hajs koło siebie? Bo ja teraz wiecie. NCPD, otwierać! Dostaliśmy wezwanie. Chcemy tylko pomóc. Wiemy, że tam jesteś. Opłacony czynsz. O! Dzień dobry, pani. Podoba mi się to. Mi się też nie podoba. Dobra, idę stąd. Jezus Maria. Myślałem, że mnie zaatakują. Dobra. Idę na dół, pierdolę. To jest jakaś poboczna misja pewnie, ale ja nie będę się w to pchał. Najmniej nie na razie. Co za zło? Blood. Lizzy Weezy. Ładnie to wygląda. Porozmawiaj. Odejdź, chłopie. Czy ja tu mogę coś wziąć? Nie. 14 to za mało. Moment. Mówisz 14 na dzień. No, powiem wam, dużo tutaj rzeczy jest, to prawda. Jakie masz oczy zajebane, to jest dobry tekst. Tu coś. Jak ci głośno zakładasz stopery? Czy wszyscy biorą tutaj kreatynę? Sprawiłem sobie bota do sparingu. Właśnie spuścił mi łomot. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzić z tobą. Nie, przepraszam bardzo, nie interesuje mnie to. Idę na dół, ale będę musiał tutaj... Czekaj, do garażu? Wejście. Chyba do wejścia. Tak mi się wydaje. Słuchaj, jest okazja, żeby się... Jezu. O Jezu. Jest okazja, żeby się zabawić i zarobić. Rusza turniej walk ulicznych. Wydaje mi się, że się nadajesz.
Sława i pieniądze czekają. Okej, to parę słów przeciwnika. Kabuki, nie będę spoilował, pojedź sam zobaczysz. Arroyo, Bak, College 6th Street, kawał uciaka. Glenn, pięści jak młot. Klub Animalsów, to mi coś przypomina. Póki nie zniosę blokady Watson, to w innych dzielnicach nie powalczysz, ale spokojna głowa, dam ci znać, jak sprawy wrócą do normy. Fred McWade, czy jak on tam... Kim ty jesteś, mój drogi? Dobra. Każdemu jego Lexington. Ja pierdzielę, tu naprawdę będzie dużo tych zadań. I dla mnie najważniejsze, żeby mi się to opłacało. Dla mnie najważniejsze, żeby mi się to opłacało i powodowało, że się będę cieszył, robiąc te zadania. Tak jak w Red Deadzie mówię. Jeżeli nie wiecie, że ogrywam sobie aktualnie Red Deada, tak samo jak Cyberpunk po raz pierwszy jest przeze mnie przechodzony, tak samo tutaj Red Dead. Po raz pierwszy ogrywany, przechodzony, jak zwał, tak zwał. Dobra, nie będę nic mówił. Nie będę nic mówił. O! Dzień dobry, zabrano popielniczkę. Co, ja te pierdoły pewnie mogę sprzedać. Co tu się dzieje? Spotkał się z Jackiem. Czego? No właśnie nie wiem, bo wy macie jakiś... Szukacie mnie, czy o co chodzi? Wy macie normalnie ten... Taką jakby interakcję, nie? Bęk. Nowa drzazga. Ujoko, dzielnica ćpunów, człowieku. O, ta wydzierana. Lubię dziary Meskitu. Znaczy, w sensie... Sobie bym też zrobił, ale... Obawiam się, że nie mógłbym się w jakiś sposób sensownie zdecydować, co ja chcę. Kiedyś miałem fazę na takiego... szybka podróż, przemieszczanie się po Night City. Co jest z tymi wskazówkami? Czemu mi się to... Czekaj, w lewo jak dam strzałkę, to nic. Jak dam A, to też nic. Nie podoba mi się to, bo... A... Może to jest błąd? Nie, ale nie sądzę. No, kiedyś, nie wiem, czy wy oglądaliście, moi drodzy, ale... Co to jest? Sprzedaj. Takie pierdółki można posprzedawać. Dobra, wiecie co, to tak, to sprzedam. Sprzedaj rupiecie. O, tu przede wszystkim... 18 euro dolarów. No, elegancko. Dobra, usunięty popielniczka, ubrania, ten kaszkiet na pewno, to sprzedać sobie, sprzedaj, z Wiedźmina nie będę nic sprzedawał, to też powszechny, to spadaj na drzewo, na razie tyle. Porozmawiaj z Jackiem. Tu spisują. Może to kwestia tego, że oni są z policji, czy coś? Nie śpieszyłeś się, co mało? Siema, Jacek. Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Smacznego. Szalej. Skończę jeść? I możemy lecieć do Ripera. Dobra. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żercie. A czego tu nie lubi? Makaron jest, mięso jest, a jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Generalnie, no mój, swój człowiek, dobrze, ja też. Kojarzę? Makaron, mówiłeś wczoraj, mięso. Że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fiksera. I co? Słabo? Nic mi to nie mówi. Ale no dobra, opowiedz Dexter mi o nim. Dexter Deshawn. Powiedz mi o nim coś więcej. Bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie 2 lata było o nim cicho.
chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. 2 lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł nas. Dobra, a jak to załatwiłeś? Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bug go zna. Od słowa do słowa i umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu by mnie nie polubił. Tak, jasne, Jackie. Dobra, co to za robota? No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Wytłumacz. Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fikser trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby fikser dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Dobra, możesz wezwać aktywny pojazd na V. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? No dobra, chodź. Jasna sprawa. Miasto snów. Night City, moi drodzy. Night City, a więc tak wygląda. Takie trochę Tokio, nie? W sensie pełne neonów, albo... Ja pierdzę. Teraz ja mam niby... No to co? Do Reapera, nie? Jedź powoli. Okej. Dopiero zjadłem. AD, naciśnij W, aby przyspieszyć, aby zwolnić, aby wyjść z samochodu. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. O, powiem wam, że muszę czujność chyba zmienić. Jeśli chodzi o kierowanie. W lewo, dobra. I ogólnie to jeżdżenie jest takie trochę... No nie wiem, dziwne. No to jesteśmy, chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Obgadamy zlecenie dla Dexa. Dobra, dzięki. Kurde, nie przeczytałem do końca wskazówki. O, dziewczynka. Gdzie tu jest ludzi, stary? To w GTA 5 tyle nie ma. Dobra, GTA 5 jest z 2013 roku, ale... Goddammit. No zaraz, już idę. Tu coś znalazłem. Hej, baby. ¿Cómo estás? Muy bien. Dobra, idę. Ten jaki widzę, czeku. Teścia to na pewno 20 mg przyjmuje. O. A ten to co to jest? Czemu on ma? To jakiś brzydki gościu. Albowiem oczy wasze nie należą do was. Oczy ważki. Nie tylko. Czy ja mogę jakoś chodzić? Chciałbym na przykład chodzić albo... Teraz za szybko chodzę. Hej, Vi. Siema. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania.
Tak. Ma coś w sobie. Ja zawsze jestem zadowolony. Nie tylko. O Boże. Ale szykuje się nam nowa robota. Od gościa z Afterlife. Afterlife. Dobra, tam na dół. Tutaj co mamy? Tu mamy jakąś windę, która donikąd mnie nie poprowadzi pewnie. Coś tam zdobyłem, fajnie. Temu jak się oczy w ogóle świecą. Ciekawe, czy to jest wszczep, czy to jest... Bo wiem, że te wszczepy to można robić. I to kurde, czasem twoja postać może całkowicie inaczej wyglądać. Wybaczcie, że ja tak sobie oglądam wszystko, ale ja naprawdę jestem mega ciekaw, jak to... O! To jest moja... A na mnie dziwnie patrzy, chce mnie zjeść. Chyba moja fura tam była, jakoś tak dziwnie na oko. Można kotałka... Nie można. Cześć, Wiktor, to ja. Montaż wszczepów to niebezpieczna i inwazyjna praca. Reaper Dognet City, działa kilka klinik. Wybierz interesującą cię cyborgizację z listy i ciesz się nowymi umiejętnościami. Dobra. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. Dobrze, no to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Zaraz, tylko popatrzę, czy nie masz jakiegoś hajsu. Dobra, wrócimy do tego. Tak, wrócimy, dokładnie. Nie, nic tu nadzwyczajnego nie ma, widzę. Potrzebuję nowych szczepów. Dobra, okej. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Dobra, potrzebuję nowych szczepów. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deschamps, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deschamps? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? 21 tysięcy. Mam kasę? Czy nie mam kasy? Spłacę je po robocie. Na co czekasz? A, nie mogę tego wybrać. Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Ostatni raz? Na tamten brzeg? Jeszcze raz? Zapraszam na fotel. Dobra. To będzie dziwne. Czy tak mi się wydaje, że to będzie dziwne, bo... Pepe. Oj. Optyka Kiroshi. Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Okej, oko widzę już jakieś inne. Wiktor, Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale... Ale wiesz, no... To droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? No dobra, podepnij się. Ja nie Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Wszczepy to biomechaniczne zamienniki różnych części ciała. Dzięki rozmaitym implementacjom możesz uzyskać nadludzkie zdolności, które pomogą ci w walce i przetrwaniu. Instalowanie wszczepów to inwazyjny proces, dlatego może być bezpiecznie wykonywany wyłącznie przez specjalistów. Okej. Okay. Oczy, dostępne przedmioty, dobra. Bank. Bierzemy te optyka Hiroshi. Powszechny ty.
Najwyższa półka. Puste miejsce na modyfikacje. Cenny popularny zestaw. Na pewno chcesz kupić tak, potwierdź. Okej, fantastycznie. Można zainstalować lub sprzedać u dowolnego Reaper Docka. A ja za to hajs jakiś płacę? Oprócz tego, że teraz mówisz. Dobra, dostępne przedmioty, dwie sztuki i jeszcze mam coś na rękach. Tu co jest? Koprocesor balistyczny, rzadki, zwiększa szansę na rykoszetowanie pocisku w broniach typu Power. Ustanawia połączenie pomiędzy bronią i optyką użytkownika. Power to jest na przykład strzelbunia? Dobra, na razie to zainstaluję. Zobaczę. Może mi się uda. Dostępne przedmioty. Układ nerwowy. Ty, no mam jeden, skóra. Dostępne przedmioty. Co tu mam? Potrzebuję zdolności poziom 12. Przebój na rynku pancerzy. A mogę to sprzedać w jakimś stopniu? Pancerz podskórny. Zwiększa pancerz o 50. Zwiększa powszechny. 8 koła to kosztuje, a to 1600. Dobra, ja chyba nie mam nic. Dobra, pierdziałem. Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Okej. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Okej. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. Powiedz, co u ciebie. A u ciebie co słychać? Wiesz, w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto, z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. No dobra, włóż rękę. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Na moment oślepniesz, bez obaw. No, podejrzewam, że tak, że... Teraz serio oślepłem, czy on tam coś robi? Może mi gra padła. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń. Przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? Dobra, jest tip-top. A, jest świetnie. No, to pięknie. Pora. Skanowanie postaci niezależnych. Skanowanie postaci niezależnych za pomocą szczepów optycznych dostarczy ci wielu przydatnych informacji. Netrunner. Okej. Skaner. Najlepszy Reaper do... Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Okej. Otwarty dostęp do... Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. No fajne! Baza osób poszukiwanych. Baza dane... Skanowanie pozwoli ci zidentyfikować tożsamość, są oni poszukiwani żywi lub martwi. Okej, czyli łowca nagród, taki jak renegat. W zegarku.
No to akurat ładnie wygląda. Wyciągnij bardzo broń. Fajnie. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Daj mi broń. Co z wirusem? Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Dzięki, Victor. Victor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Dzięki raz jeszcze, Victor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. To mi wygląda, wiecie, na prawie jak ten. Jak Yuri Boyka by walczył. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. No dobra. Obstawiłeś ten mecz? Nie. Tak, tylko z przyzwyczajenia oglądam. Tęsknisz za tym, co? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. To prawda. Ej, nie tak. C. C. Dobra. Po prostu odchodzę. Po prostu odchodzę i tyle. Co my tu mamy? To jest chyba oznaczenie, że tam na górze coś jest, nie? No bo tu nic nie zrobię. Dobra, wejdźmy. Te neuroprzekaźniki, co czyszczę, kurde, to mnie intryguje. Ogłasz, mogę głaskać kotka! No raczej, kiciałku. Chociaż jesteś brzydki, to ale to wiesz, ja też jestem brzydki, a mnie głaszczą. Twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonych. Oczekiwani. 206 nagroda eurodolarów. Jesteś najlepsza. Musisz pielęgnować swoją aurę, kotku. Czesz i dbaj o nią codziennie. Inaczej wszystko na nic. Musisz mieć czyste ręce. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Dobra, okej. Okay. Dodano nowy kontakt. Wychodzę stąd. Co się tak na nie gapisz? Moja znajoma... Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. No, nabijaj. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy. Pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem, jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Max, tak? I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go bezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Istnieją różne metody obezwładniania wrogów. Niesmiercionośne powalenie, haki, niektóre bronie, granata MP, modyfikacje do broni. Okej.
Dobra, teraz tak. Kim ty jesteś? Netrunner. Rezultaty skanowania. Netrunning. Przynależność. NCPD. A, to jakiś taki... Dobra. Reketer. Reketier? Poszukiwanie w Night City. Nagroda ST20. Czekaj, chwila. 3. Tiger Class. Morderstwo drugiego stopnia. Wojskowa wrażliwość. Tyku. Restart optyki. Brak wolnej pamięci. Zwarcie. Naruszenie protokołu. Ciekawe, czy ja mogę ich po prostu tak zaatakować. Albo pogadać z nimi? Raczej nie. Kurde. Dobra, później jeszcze do tego dojdziemy. Jeszcze do tego dojdziemy, moi drodzy. Strzelasz do policji! Za wykonanie niektórych akcji zostaniesz nagrodzony punktami reputacji. Ich liczba określa, jak słabym półświadku Night City się stajesz. Otwiera nowe możliwości. Dobra. Wystrzelałeś się! Niezgodne z prawem, kradzież lub atakowanie cywilów sprawi, że wyznaczy nagrodę za twoją głowę. Oddal się od miejsca przestępstwa. Ty, ale stary! Ja mu pomogłem! NCCD! Dobra, idę, że tak powiem, bank. Idziemy tutaj, się schowamy. No i dobra, i chyba się udało ich zgubić, nie? Tak mi się wydaje, że udało mi się ich zgubić. Kurde, a czy ja mogę ich teraz przeszukać? Wiem, że to może być... Czekajcie. Zapisz stan gry. Jak najbardziej. Bang. Wiecie. Bronie typu power pozwolą ci kontrolować rykoszety pocisków. Jeśli posiadasz atut jak po sznurku oraz szczepką... Oho. Okej. Czyli takie coś. Na razie to ja zbieram, daję jakieś pierdoły, żeby... Power. Pięknie. Wiecie, czego mi brakuje? Takiego... No też biorę. Nie. Dobra, okej. Okay. To jest ten stymulant. Jest git. Brakuje mi podświetlania rzeczy. Nie wiem, czy to jest, czy to nie jest, ale w tej grze zaimplementowane. Z czasem pewnie się ogarniemy. Czy to jest ten gościk? Tak, to jest ten gościk. Szewi, co to jest gościk? Nie znamy tego określenia. To jest taki gość, ale z końcówką ik. Dobra, 34 minuty. Moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam na następny odcinek. Wszelkie porady mile widziane.
Weźcie też pod uwagę, że mogę nagrywać na zapas i na pewno to robię, więc jeżeli nie odnoszę się na bieżąco do komentarzy ewentualnych, no to po prostu jeszcze nie nadszedł ten moment, gdy nagrywam najnowsze kilka odcinków, że tak powiem, z mojej perspektywy. No i tyle. Pozdro, Szeweral. Hej, hej.